pokoików. Proszę, żebyście się skupili. Za chwilę będziemy uwielbiać Boga. Boga, którego znamy, tak? Którego wy też mówicie, że znacie. Ale jeżeli mówimy, że znamy Boga, to znaczy też, że wiemy, kim jesteśmy my i co mamy tutaj zrobić. Pamiętam, że miałam kiedyś taką bluzę dresową, którą nosiłam przez długi czas, aż ją znosiłam, więc później zaczęłam w niej chodzić po domu, jak to mój mąż mówi, na bucirkę. I po pewnym czasie odkryłam, że ta bluza miała na ramieniu bardzo drobny napis, którego nigdy wcześniej nie zauważyłam. I tam było napisane: bądź głosem, a nie echem. I spojrzałam na to, mówię, tyle lat to nosiłam i nie odkryłam takiej drobnej rzeczy. Nie chciałabym, ażeby ktokolwiek z nas, kto tutaj stoi, kto będzie teraz z nami uwielbiał Boga, po iluś dopiero latach odkrył, do czego jest powołany. Gdy spojrzymy na świat, który nas otacza, to zobaczymy, że świat jest tylko echem. Świat nie jest głosem. Głosem do świata jesteśmy my. Świat odbija tylko coś, co ktoś inny powiedział. Jest to jak w studni, jak te echo robi. Huhu, huhu. Świat świeci tylko światłem, które jest odbite. Świat nie świeci światłem, które wygenerował sam. Te gwiazdy, które widzicie w świecie, świecą tylko i wyłącznie światłem, które jest odbite z oczu innych ludzi. Ale to inaczej niż my. My mamy światło w sobie. My mamy głos w sobie. My jesteśmy głosem do tego świata. My jesteśmy światłem do tego świata. Mamy w sobie mnóstwo różnych talentów, tak jak tutaj stoimy. Jeden umie pięknie malować. Myślisz, to tak mało, to tak dużo. Bo obraz, który namalujesz, przyjdą do ciebie ludzie i zapytają: skąd ta inspiracja? Ty wiesz, co powiedzieć, jesteś głosem. Ktoś inny umie gotować i mówi: taki mam mały talent, ale umiesz gotować. Ugotuj wielki obiad, zaproś ludzi ze świata, zapytają cię, jak nakarmisz ich brzuchy, kto cię nauczył? Będziesz głosem, uwolnisz głos, obrócisz swoim talentem. Ktoś inny jest lekarzem, może powiedzieć: ale jak mam tego użyć, że jestem lekarzem, żeby być głosem? Przyjdzie do ciebie pacjent, powiedz do niego: jak będziesz prowadził się tak, jak Bóg powiedział, to będziesz zdrowy. I powiedz mu, jak ma się prowadzić. Ktoś inny ma urodę, potraktuj to jako dar. Ubierz się ładnie. Religia powie: to takie nieskromne i nie w porządku. Ubierz się ładnie, uśmiechnij się, idź, otwórz drzwi i bądź głosem. Jesteśmy powołani, żeby być głosem. Jesteśmy powołani do tego, żeby tworzyć historię. My tutaj, nie świat. My tutaj mamy tworzyć historię. Z tego wszystkiego, co jest w nas, z tego całego potencjału, który jest w nas, z tego wszystkiego, co mamy, jesteśmy powołani, żeby być głosem, żeby być światłem. Gdy tutaj będziemy uwielbiać Boga, gdy będziemy dla Niego tańczyć i śpiewać, klęczeć i leżeć, tutaj to tak naprawdę jest też dla nas. To my potrzebujemy tu uwielbić Boga, ale żeby Królestwo się szerzyło, to musimy wyjść tam, poza tą bramę i tam być głosem, i tam być znakiem, i tam być światłem. Nie echem jak ten świat, ale głosem. Gdy dzisiaj tutaj będziecie uwielbiać Boga, to powiedzcie: ja będę głosem, ja będę znakiem historii, ja będę twórcą, ja będę światłem, ja będę mówić do tego świata. Thank you.
Boże imię. Uwielbiamy Cię. Ty jesteś Panem, Ty jesteś Królem, Ty jesteś godzien wszelkiej chwały. Ty jesteś godzien, aby na Tobie się skupić i oddać całą uwagę. Jesteś moim Panem, Jezus, jesteś mój Bóg. Aleluja. Ciebie nie przestanę, mimo wielu klętych dróg. Ty mi dałeś, Jezus, życie, Ty mi dałeś tych papier. Pozbawisz mnie o życie, jak dla Panu jest teraz. Jezus, jesteś moim Panem, Jezus, jesteś wielkim Bogiem. Ciebie nie przestanę, mimo wielu klętych dróg. Ty mi dałeś, Jezus, życie, Ty mi dałeś tych papier. Pozbawisz mnie o życie, jak dla Panu jest teraz. Yeah.
zmarczyć twoją moc. Twoim duchu! W tobie w pełni żyję, światło nieba znów ponoc. Twoi święci są tu ze mną, aniołowie strzegą mnie. W tym nie rządzę ziemią, że z śmierci ciebie szczę. Yeah.
Yeah.
Aleluya. Dios. Adiós, Samaria.
nie wstydź się, nie zapinaj się. Trzymaj się nie blisko i mi ufaj. Nie bój się. Bój mi, co byście nie wariatą. Trzymaj się nie blisko. Zaufaj i trzymaj się nie blisko. Nie chcę mi Boga. Thank you.
Nasz syn jeszcze nie jest zrazony z Bożego Ducha, ale ma bardzo wysokie poczucie własnej wartości, ma dobry humor. Ma teraz taką tam dziewczynę i mówi do mnie: mamo, czy mogłabyś mi pomóc przygotować kolację? Ja mówię: dobrze. Mówi: wiesz, jakieś tam świeczki byś mi postawiła i tak dalej. I wiecie co dodał? Tylko nie postaw mi menory. Ma poczucie humoru. Musisz mieć poczucie humoru. Jeśli ludzie ze świata mają poczucie humoru i mają dystans do samych siebie, to i ty miej dystans do samego siebie. Miej poczucie humoru. Naucz się, aby każdego dnia wyszydzać diabła. Amen. Szydź z diabła, szydź z jego pomysłów, szydź z jego myśli. Szydź w ogóle z planów, które on próbuje przynieść do twojego życia. Śpiewaj tą piosenkę, którą my śpiewaliśmy. Szydź ze ciebie, diable. Twoich planów nienawidzę. Szydzę z ciebie i nie przyjmuję twoich planów do mojego życia. Znam Jezusa. Jezus mieszka we mnie, on się wiemy porusza. Zamierzam realizować plany i cele i dążenia Jezusa. Szydź z Niego, szydź z Niego, szydź z Niego. Religia cię będzie mówiła: potrzebujesz ciągle, aby ktoś na ciebie ręce kłonił. Potrzebujesz być ciągle na jakichś tam konferencjach. Ale my, jako głos apostolski, mówimy zupełnie inną myśl. W tobie jest odpowiedź. W tobie jest Jezus. W tobie jest Jezus. Jezus, nadzieja chwalna. Jezus, nadzieja chwalna. Uwierz w Jezusa. Uwierz w Jezusa. Przecież On za ciebie umarł. On z miłości do ciebie przyszedł na ten świat. Opuścił grób przez wiarę. Uwierz w to, że jest Mesjaszem. Uwierz w siebie. Uwierz w tego potężnego Boga, który mieszka w tobie. Uwierz. Uwierz, że możesz wyjść z wszelkich związań. Że każda choroba cię może opuścić. Że każdy duchowy wróg będzie się trzymał od ciebie na odległość. Że diabeł do wypełnionego Bożego Duchem człowieka nie może podejść. Trzymaj go na wyśmienicie słowa. Powiedz: wąt, jesteś pod moimi stopami. Jesteś pod moimi stopami. Nie utożsamiaj się z tym, co mówi do ciebie, ale warunkiem jest, że będziesz znał prawdę. Amen. Będziesz znał prawdę i będziesz do niego mówił słowem. Słowem. Słowem mów do niego. Mów do niego słowem. Jeśli on do ciebie mówi: potrzebujesz być taki jak świat, potrzebujesz być taki elokwentny, jesteś niewykształcony i tak dalej, to jest do niego: woń. Woń, świeciu. Zamieszkał we mnie twórczy Bóg. Zamieszkał we mnie twórczy Bóg. Nie mam szkoły, ale będę zadziwiał moją mądrością wielką. Będę mówił do królów, gdziekolwiek postawię moją nogę. Ludzie będą wiedzieli, że przyszedł ktoś inny, że przyszedł ktoś inny, że oni nie mają tego, co masz ty, że oni nie mają tego, co masz ty. Masz Jezusa. Jezusa mam i jestem pewna, że ja na nim nigdy nie zawiodę się. On przezwyciężył każdy ból i strach. Jezusa mam! Odzwierciedlało się tym, że robiłem rzeczy pod publikę. I mam tego dość. Amen! Pan tu w dupie. Chcę zrobić to, co Bóg we mnie włożył! Aleluja! Weź swój przełom teraz! Aleluja! Weź swój przełom teraz! Aleluja!
Thank you.
abyście rozpoznali odkupieńcze dary dla swoich miast. Amen. Amen. Bądźcie z wiarą i wiedzcie w sobie, pojawią się odpowiedzi, że znajdziesz odkupieńczy dar dla miasta! Odkupieńczy dar dla miasta! Nie możesz to wyliczyć, nie możesz to wyliczyć, nie możesz to wyliczyć, upadek to pilony!
zaklamuj, mów, ma śmieć dzisiaj. Całą grumę. Pocałujesz diable w dupę. Pani poszło? Jeszcze raz. Właśnie dzisiaj całą grupę pocałujesz diable w dupę. Odchodził, aby się modlić w komorze, czy częściej niszczył dzieła diabelskie? Niszczył dzieła swe na diabła! Amen! On niszczył dzieła diabła. On szydził z diabła. On szedł do ojca na lunch, a resztę dnia spędzał na niszczeniu dzieł diabła. Bądź jako całym sercem. Nie myśl tak dużo o Bogu, bo zwariujesz. Rozumiesz? Myśl, żeby niszczyć dzieło diabła. Rób to, co Jezus. Nie jest filozofem. Nie jest filozofem. Bóg się nie obrazi. Zapełnienie Jego woli. Halleluja. Kochani, Bóg nie zostawia nas bez kierunków. Zostałam zainspirowana jakiś czas temu, żeby odsłuchać. Przyśniła mi się Cindy Jacobs w Polsce. Bóg powiedział, że odsłuchała prorocze słowo, które wypowiedziała do Polski. Wypowiedziała słowo w 2013 roku, będąc w Anglii. Wierzę, że to jest od Boga. Powiedziała tam mnóstwo innych jeszcze rzeczy, ale ja wziąłam jedną, że armia polska między innymi stoczył dużą bitwę z bałwochwalstwem. I uważam, że musimy dbać w swoich prywatnych życiach, aby te dziedziny życia, które zostały przez Boga podniesione, nigdy nie stały się bałwochwalcze. Abyśmy wiedzieli, po co dostajemy rzeczy, po co Bóg podnosi nasze życie wyżej. On podnosi, żebyśmy pokazali, że ten, w którego wierzymy, jest żywy. Abyśmy zamanifestowali swoją więź z Chrystusem. Abyśmy światu pokazali, że On żyje i że powraca. A propos waszych miast, podważajcie systematycznie warownie sekciarstwa, warownie bałwochwalstwa, warownie umysłowym i warownie okultystyczne. Niech to będzie wasza stała modlitwa, stała modlitwa, stała modlitwa. Patrzcie na rezultaty i na bieżąco zdawajcie sprawę z tego, jakie rezultaty widzicie. One mogą być na początku małe. Na początku nawet może się zacząć dziać źle. Tak jak miał anakondia, o którym mówiłam wczoraj. Może być nawet kocioł. Ale nie wolno się tego przestraszyć. Nieważne, jak zamanifestuje się diabeł. Nieważne, na jaką skalę i w jakiej wadze. Ważne, że my nad nim panujemy. Amen. Amen. Idziemy dalej. Halleluja. A niestat twój nie wstrzymał cię, korony swej wyrzekłeś się. Wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś. Grzech mój wrót nawazałeś sam, kiedy spał i zmartwychwstał. Yeah.
Bye.
Thank you.
że jesteście powołani na przywódców. Ta iluzja pada. Dzisiaj będziesz wiedział, że jesteś do pomocy. Zgódź się z tym. Nie brnij dalej w tą iluzję. Po prostu zgódź się z tym, że jesteś dany do pomocy. Jeśli to teraz ciebie dotyka i wiesz, że to jesteś ty i że nie masz takiego namaszczenia, aby nieść ten ciężar, to powiedz: dziękuję Tobie, Boże, że pokazałeś mi ten temat. Zgadzam się z tym. Zgadzam się z tym, aby być doskonałą pomocą. Dziękuję Ci za umiejętności wszelkiego rodzaju do wykonania tej pracy. Dziękuję Ci za pierwotne powołanie w moim życiu, za pierwotne namaszczenie. Decyduję się rozwinąć to namaszczenie na maksimum. Strzec go jak oka i jak perły. Usługiwaliśmy między innymi też wczoraj perspektywą proroczą. To między innymi perspektywa prorocza powoduje to, że to, co zostało zawiązane jakimś węzłem przez diabła, rozumiecie? To perspektywa prorocza rozwiązuje te rzeczy. Zgódź się z Bogiem, powiedz: dziękuję Tobie, że jestem do pomocy. Nie jesteś gorszy. Każdy jest oryginałem. Weź udział w swoim szeregu. Zajmij swoje miejsce. Załóż odpowiednią zbroję. I nie pozwól, żeby ta iluzja wykrzeczyła Twoje życie. Ojcze, my dziękujemy Tobie. Czcimy Ciebie. Dziękujemy Ci za Twoją obecność. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że dałeś nam przywilej służenia z takimi ludźmi, z ludźmi, którzy nam zaufali. Dziękuję Tobie za całą armię. Dziękuję Tobie za odkorkowanych i wypełnionych świętym duchem ludzi. Dziękuję Tobie, Ojcze, że każdy bierze stosowne przełomy do swojego życia. Ja dziękuję Ci, że będziemy te przełomy oglądać. Dziękuję Ci za każdy przełom, za wszystko, co urodziło się do życia. Teraz będziesz musiał obronić to, co się urodzi, tak jak się broni małe dziecko. I strzeże się malutkiego dzieciusia. Przynosi się do domku, szczepi się go, przykrywa się kocyczkę, przewija mu się dupkę, poduje się, ponieważ skórka jest słaba, naoliwia się i mamusia przestawia do cycuszka. A tatuś jedzie na zakupki i przynosi jedzonko dla mamusi, żeby mamusia miała dobry pokarm. Tak samo jest z tymi nowymi rzeczami, które się rodzą. Musisz je ochronić, musisz o nie zadbać. Nie rób wielkiej teologii teraz, wiesz, wystrojąc na internecie, jest, ma to stole. Jak jesteś na urzędzie, to tu się objawi. Nie bój się tego. Ale wyjdź na pewno z wszelkiej trosy. Jezus był w krąg z małej go ulicy, w zaułkach ciemnych, tam gdzie podłe życie wre. Przyprowadzili do niego ulicznicę, co gdzieś za rogu sprzedawała ciało swe. Chcieliby on dał prawo na kamienie, aby ją bić, katować aż do krwi. Posłał w zapomnienie, powiedział: idź i święte życie żyj. Jezu, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezu, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Jezu,
Jezus, ty w Pana szukam.
Cheers.
przebaczona jest i każda wina. Ja bez Ciebie nie potrafię żyć.
aniołowym płakaniu. Jezus, twarz Ci ma diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zginął smutek mój żal. Bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę i moc zburzony chwała.